Dla mnie każdy mecz w żółto-niebieskich barwach był świętem. Dzisiaj się żegnam tutaj z wami. Chciałbym wam wszystkim jeszcze raz bardzo podziękować, bo Arka jest dla mnie drugim domem. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować, bo są dzisiaj tutaj na meczu moi rodzice za to, jak mnie wychowali, bo dzięki nim miałem wszystko za młodu, o nic się nie musiałem martwić i myślę, że wychowali mnie przede wszystkim na porządnego człowieka. To dla nich dziękuję. Chciałbym przede wszystkim też podziękować swojej rodzinie, najbliższej, żonie, dzieciom. Chciałbym przede wszystkim podziękować chłopakom z drużyny, którzy byli ze mną, niektórzy dłużej, niektórzy krócej, ale myślę, że tworzyliśmy naprawdę wspaniały zespół, taką rodzinę, gdzie każdy za drugim by wskoczył w ogień. Oni wiedzą doskonale o tym, że zawsze mogli na mnie liczyć. Rano, we dniu, o północy ja byłem dla was i będę dla was nawet teraz, kiedy możecie do mnie dzwonić i walić jak w dym. Oczywiście trenerom, całemu sztabowi szkoleniowemu, bo wiadomo, oni tworzyli z nami tą wspaniałą drużynę. Chciałbym tutaj największe słowa uznania również dla trenera Ojrzyńskiego, który do nas przyszedł w tamtym roku i w trudnym momencie miał uratować Ekstraklasę dla Gdyni, a przy okazji zabrał wszystko, puchar i super puchar przywiózł do Gdyni. Dlatego trenerze, dziękujemy. Dziękuję wam pięknie wszystkim. Tutaj myślę, że słowo dziękuję to jest za mało. Powtórzę to, co mówiłem w 2004 roku. Arka Gdynia w Gdyni jest religią. Krzysztof Sobieraj.